Na życzenie klienta przybyliśmy do Plauen oglądnąć Seata Leona 2013 rok, 1.4 benzyna. Auto przemierzyłem czujnikiem całe, jest całe w oryginale. Uszkodzenia widoczne tutaj. Belka tylnia, zderzak, światło. Tak to auto nie, oprócz tych uszkodzeń nie posiada żadnych rys ani wgnieceń. Jest całe w oryginale. Auto zostało zakupione. Także zostanie tutaj przez tydzień, za tydzień przyjadę po nie z Leweto. Tu pokażę wam przykładowe ceny na tym komisie. To jest komis typowo dla Niemca, nie? Zobaczcie, 2003 rok Mariva, 3495 euro. Także tu są ceny naprawdę kosmiczne. Jeżeli ten Leon by nie był uszkodzony, to on by kosztował w tym komisie na pewno z 10 tysięcy euro, nie? No a kosztował dużo, dużo mniej, wiadomo, bo jest uszkodzony, nie? Takie przykładowe ceny. Tiguan 2008 rok, 9 tysięcy euro. Fiesta, mam taką do sprzedania, jakby ktoś szukał. Identyczną, też ten sam rocznik, te same kilometry, tylko że u mnie kosztuje 33 tysiące, a tu kosztuje 43 tysiące. Mówię, no, auta są drogie. Na pewno tutaj nikt na eksport tych aut nie kupuje, nie? Jedynie to, to mogą Niemcy tu kupować auto. A my Polacy jedynie coś uszkodzonego, nie? X1 też mam taką do sprzedania, jakby ktoś szukał. Około 40 tysięcy złotych będzie kosztować. 42 może. Seat Altea 1.4 benzyna, 2.11 rok, 7 tysięcy euro. Toyota Aygo. Toyota Aygo 2.16 rok, 9 tysięcy euro. BMK 1. No tutaj jest już strzał. 6 tysięcy euro na 7 rok. Trójka 11 tysięcy euro, 12 rok. No na pewno nikt z was nie będzie zainteresowany kupną auta tutaj w tym komisie, ponieważ brakuje cena. Skoda Rapid 2015 rok, 11 tysięcy euro. Proszę, tu mamy Seata Ibiza z 2013 roku, czyli ten sam rocznik co ten biały, co kupiłem. Kosztuje 8 tysięcy euro. 84 tysiące przebiegu, tyle samo. No ale wiadomo, to jest Ibiza, no Ibizy są tańsze, nie? Także ten Leon, gdyby nie to uszkodzenie, na pewno 10 tysięcy euro ponad by kosztował. Tutaj co mamy? Jakieś Passata bez ceny. Astra 9 tysięcy euro. No. Myślę, że nie ma sensu tu więcej pokazywać, no bo no oglądaliście się już, jakie mogą być ceny aut. Także jak patrzycie na Allegro w Polsce i wydaje wam się, że drogo, no to naprawdę nie jest drogo, nie? Ale za dobre auto, bezwypadkowe, z oryginalnym, niskim przebiegiem, no to trzeba brać to pod uwagę, że trzeba jednak zapłacić. Nie jest tak, nie, no ale trzeba to pomalować, nie? No tak cało wygląda. Kurwa, źle mi ci pokażę. No to tak, to nie ma nic do tego. Żadnych winionych. W tym miejscu, z przodu po prawej stronie, jest zderzak przetarty. Czyli trzeba by było
ale przynajmniej może coś spuści przez to. I na ten człowiek. Bliżej bądź. O. Ale tu pod drzwiami wszędzie będzie miał tak pod listwo. Po prostu pod listwo jest. Czekaj. Pod listwo jest grubiej. Każde drzwi. Kurwa, z tym czujnikiem to mi zaraz popierdoli. No i co? No. Taki czujnik, a tu już będzie miał mniej. Nie? Pierdolę. No to dobra, tu była ta strona. Czekaj, zamknij to. Kurwa, z tym czujnikiem, no jak talerzek przyłożę, no ale... Dobra, czekaj, trzymaj ten czujnik. Przyjechaliśmy do Bałcen, do prywatnego sprzedawcy. Był zakup Forda Mondeo 2013 rok w stanie idealnym wręcz. Klient wyszukał sobie auto na internecie z bardzo niskim przebiegiem, 126 tysięcy kilometrów. Cena może jest wysoka, ale no, takie auto znaleźć z takim przebiegiem, całe w oryginale, raczej nie jest możliwe na berlińskich placach. Może jest droższe, o jakieś 1500 euro od tych aut, co można tam znaleźć. No ale czy warto zapłacić mniej 1500 euro i mieć auto z przebiegiem 250? Myślę, że nie. Myślę, że jak ktoś chce auto dla siebie mieć na kilka lat, ma mu posłużyć w bardzo dobrej wersji, to lepiej znaleźć sobie gdzieś auto prywatnie lub w jakimś salonie i może zapłaci się trochę więcej, ale na pewno te pieniążki się zwrócą w przyszłości, nie? Oględziny trwały jakieś 20 minut plus jazda próbna. No i umowa została spisana. A to jest jeszcze na kołach zimowych. Ale sprzedawca dokłada opony letnie. Koła już ułożone. Jeszcze tylko jedno koło. Jedziemy do wydziału komunikacji. No i szczęśliwy nabywca może wracać do Polski. Auto kupione bardzo blisko granicy,
jakieś 40 km, jest to jakaś mała wioska koło Pałca.